Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali. I moc towarów w każdym wagonie. Więc w jednym krowy, a w drugim konie. W trzecim 100 skrzynek pieczonych raków. W czwartym 5 knurów i 6 warchlaków. W szóstym, bo piąty gdzieś się zapodział, w belach wełniany leży samodział. W siódmym maciory, grube i tłuste, oraz artystka z obwisłym biustem. W ósmym żółciutkie piętrzą się sery. W dziewiątym piwo i komputery. W dziesiątym szynki, a w jedenastym 40 beczek śledziowej pasty. 12 wagon pełen jest szafek. 13 szklanek, waz i karafek. 14 wagon nie wiem co mieści, a tych wagonów jest 140. Nagle gwizd. Nagle świst. Para, buch. Koła, bruch. Zadrżały osie w każdym wagonie. Zadrżały szynki. Zarżały konie i ruszył pociąg wśród kół rumoru. No, jedźcie z Bogiem. Szerokich torów! Oczywiście handlem można nazwać ten proceder. To taka handlowa piosenka z takiego długiego cyklu piosenek o Janie Sebastianie Butzu, który to Jan Sebastian Butz ma najprzeróżniejsze przygody i spotyka się przeważnie z istotami spoza ziemi. A ta piosenka mówi o tym, co Jan Sebastian Butz dzięki lodom Bambino uczynił dla ziemi. To jedyna w dzisiejszym dniu piosenka z układem choreograficznym. Wreszcie nadszedł ten wspaniały czas, że się wszechświat zjednoczył na słowo i bez żadnych warunków we wzajemnym szacunku rozpoczęto wymianę handlową. Wnet na ziemię przybyły jak sen latających talerzy tysiące i handlowców w nich chmara, co to chcieli od zaraz podpisywać umowy wiążące. I już ich czeka oferta, piętrzy się maszyn, sterta, komputery, lasery, dokarki, dzieła sztuki, broń palna, ręczna i sterowalna i wspaniałe szwajcarskie zegarki. Goście chodzą i patrzą, dotkną czółkiem lub macką, albo oczko wystawią spod wody. Widać bardzo zajęci, a wśród nich wciąż się kręci Jan Sebastian Butz, sprzedając lody. Skąd się tutaj pojawił ten typ? Jeszcze gości obrazić gotowy. Wziąć ofertę za habit razem z jego lodami, kijem nakłaść rozumu do głowy. Wziąć ofertę za habit razem z jego lodami, kijem nakłaść rozumu do głowy. Wtem do ziemian przybliżył się gość, dziełom sztuki się przyjrzał, maszynom i powiedział, że owszem, całkiem to nie najgorsze, lecz najlepsze są lody Bambino. Lo, 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 lody Bambino w całym wszechświecie słyną. Każdy liże ze smakiem, czy jest gadem, czy ssakiem, obcą, czy też istotą rodzimą. Wielka radość, wiwaty i bal, podpisano umowy od ręki. W Rabce, Bonn i Kalkucie rozpoczęto produkcję i śpiewano o lodach piosenki, takie na przykład jak ta. Lo, 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 lody Bambino w całym wszechświecie słyną. Każdy liże ze smakiem, czy jest glizdą, czy ptakiem, jamochłonem, czy nawet rośliną. Lo, 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 lody Bambino w całym wszechświecie słyną. Każdy liże ze smakiem, czy jest gadem, czy ssakiem, obcą, czy też istotą rodzimą. Lo, 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 lody Bambino, dam, 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 dam. Lo, 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 lody Bambino, dam, 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 dam. Dobra, tam lo, 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 lo. Może powie ktoś,
że trochę żal, że nie laser i nie Wenus z Milo. Rzeczywiście, ciut szkoda, ale w tym cały widz. Lepiej lody bambino niż nic. No i tak, żeby dobrze zacząć tę drugą część, to proponuję oczywiście, skoro laureatki mają być, no to ten ptasi blues. Jagadadagada dam, sępy mają to do siebie, że żerują na padlinie i co zdechnie, to sęp zeżre, bo w przyrodzie nic nie ginie, nas na sępy nie stać jeszcze, ale zimą w polskie strony, chociaż nikt ich tutaj nie chce, przylatują wrony. Ostatecznie można czasem dać co nieco na wróbelka, taki ptaszek dużo nie zje, a zabawnie całkiem ćwierka. Ale jak dać w takiej biedzie, gdy wypróżniąc pichlerz do dna, wronie co żrejle wlezie i bez przerwy głodna. Ja nie mogę, człowiek chudy jak ta żerć, a tu jeszcze trzeba karmić ścierko ja, a ty wszystko drogie, nie stać nawet nas na śmierć, a i przeżyć w tych warunkach nie da rady. Wkrótce przyjdzie lepsze jutro i korzonki będą chociaż, tylko trochę strach mnie bierze, że przyleci bocian. Niby słodki lgnie do ludzi, ale większy jest od wrony i niepokój we mnie budzi jego dziób. No! Ja nie mogę, człowiek chudy jak ta żerć, a tu jeszcze trzeba karmić ścierwo ja, a ty wszystko drogie, nie stać nawet nas na śmierć, a i przeżyć w tych warunkach nie da rady. Taki bocian, dziwne ptasze, dziób czerwony, kuper biały, swojskie barwy, a nie kracze. Znacit musi farbowani. Raptem zjawi się przy żłobie z bandą swych kolegów z klasy, zeżre piernie i powiedzie nas w piękniejsze czasy. Ja nie mogę, człowiek chudy jak ta żerć, a tu jeszcze trzeba karmić czerwo ja, a ty wszystko drogie, nie stać nawet nas na śmierć, a i przeżyć w tych warunkach nie da rady. Jeszcze raz, ja nie mogę, człowiek chudy jak ta żerć, a tu jeszcze trzeba karmić czerwo ja, a ty wszystko drogie, nie stać nawet nas na śmierć, a i przeżyć w tych warunkach nie da rady. A teraz moje solo, uwaga! Marcin pyta. Zawczasu zapisuj, Marcin. Oczywiście nie jest moja wina, że to tak szybko się zwinąłem, tutaj są pewne określone powody, ale słuchajcie, znaczy taka anegdota. To i tak nie przejdzie, przecież nie masz co sobie kręcić. Ja ci udowodnię, że nie przejdzie. Kiedyś jeden z kolegów zapytał mnie, kto w tym kraju wymyśla dowcipy. Oczywiście natychmiast zgłosiłem się na ochotnika, powiedziałem, że to ja wymyślam dowcipy. On mnie zrobił w konia, mówi, to wymyśl. No to wymyśliłem. Przyjeżdża Rosjanin do Polski, przychodzi do Polaka, Polak, a cześć, tu wyciąga pół litra, nalewa, napijesz się? Nie mogę, jestem czołgiem. Dziękuję.
To jest wyjątkowa, ja powiecie. Ja wczoraj tutaj chciałem zagrać w nocy i nawet byłem w garniturze i... Tak, chciałem jakoś uczcić, ale to pozwólcie, że teraz uczcę, dobrze? Kiedyś jeden z przyjaciół, dokładnie Grzegorz Rudziński, on tak wariat jest dosyć i zawsze jak razem gramy, to robi mi taki kawał, zawsze zapowiada, proszę Państwa, teraz przed Państwem wystąpi Marcin Pyda, który co prawda nie umie grać na gitarze, ale za wszelką cenę będzie starał się to ukryć. Natomiast ja mu się rewanżuję zapowiedzią, że proszę Państwa, wystąpi teraz przed Państwem Grzegorz Rudziński, któremu co prawda wydaje się, że umie grać na gitarze i niestety za wszelką cenę będzie starał się to udowodnić. Ale w momencie, kiedy on mnie zapowie w tak perfidny sposób, to ja wtedy po prostu siadam, mniej więcej tak wygodnie, siadam i gram utwór własnej kompozycji, utwór muzyczny. Przepraszam, ja widzę, że nie ma innego wyjścia. Piosenka druga. Nie, dlaczego? Ja bardzo proszę, nawet bliżej proszę. Ja nawet... Tak. Ja nawet mogę się obnażyć. Ja chętnie teraz natomiast zaśpiewam piosenkę, którą specjalnie napisałem na taki festiwal, który się nazywa Ogólnopolskie Konfrontacje Kultury Studentów Akademii Medycznych. Ja nigdy nie byłem studentem Akademii Medycznej, ale bywało, że bywałem i specjalnie taki utwór muzyczny, medyczny. Już on kiedyś tutaj był wykonywany, ale z taśmy, z tego co wiem. Mekortolon en 10 gram. Skład prednisolonum trimetylacticum 0,005. Neomycinum sulfuricum 0,005. Vehiculum ad 1,0. Mekortolon. Przyłączcie się, mekortolon. Mekortolon N. Wspaniale, zbóżmy mój Jerycha, je mekortolon. Mekortolon. Mekortolon N.
NZ i OS. NRZEZW 869 łamane przez S. Polwa, Jelenia Góra. Cena ZU 25, ubezpu ZU 750. Stosowanie miejsca chore pokryć cienką warstwą maści. Przeciętnie 1-3 razy dziennie. Wydaje się z przepisu lekarza. Data ważności wytłoczona jest na zawijce tuby Mekortolon. Dziękuję. Tu jestem. Czy ja już kiedyś opowiadałem taką... Tylko troszeczkę, żeby tego światła było mniej, dobrze? No. Taki salon w stylu wiktoriańskim. Meble. Ciężkie, duże, takie w oknach zasłony, dywan wyłożony, znaczy podłoga wyłożona poszystym dywanem, kominek, na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczep. Przed kominkiem w głębokich fotelach małżeństwo angielskie po 40, on zaczytany w opowiadania Marka Twena, ona robi na drutach, ona. Robercie? Powiadają, że nasza sąsiadka Miss Bronson ma nowego kochanka. To jej sprawa, Betty. Mija pół godziny. Robercie? Ale powiadają, że to... Ty jesteś tym kochankiem? To moja sprawa, Betty. Mija pół godziny. Robercie! Ale mnie jest z tego powodu bardzo przykro. Pozwólcie Marcinowi wyjść, akurat jego żona robi na drutach teraz. Musi jej coś powiedzieć. Wystąpi grupa Rachunek Sumienia. Od poniedziałku w kioskach będą pocztówki z Marcinem Pydą. Marcin Pyda. I tak u organizatorów mam przerypane, także... No,
naprawdę bardzo przykro i proszę bardzo, to w takim razie ja no muszę zaśpiewać coś takiego, żebyście już więcej nic nie chcieli. No. To tak, już słyszałem, tu Złote Ręce, proszę bardzo, to jest znany bardzo kawałek i nieśmieszny, w związku z tym proszę, śpiewa. Piosenkę dedykuję Adamowi Słodowemu. I narzędziom firmy Emma Kombi. Ja chcę mieć półki, półek mi się chce, rzekła wychodząc żona. Ty przecież mężu masz złote ręce, półki mi zatem wykonaj. Więc wziąłem szafę, co w kącie stała, pociąłem ją w deseczki, które do ściany przymocowałem i oto są półeczki. Pyta, gdzie szafa, żona, gdy wraca i jeszcze mnie ofuknie. Półka mi głowy mi nie zawracaj, ja chcę mieć szafę na suknię. Więc szybko zdjąłem półki ze ściany i pozbijałem deseczki. A gdy gotowa szafa jak nowa, żona chce mieć półeczki. Więc wziąłem szafę, co w kącie stała, pociąłem w deski całą. A gdy gotowe półki jak nowe, żonie się szafy zachciało. Więc wziąłem żonę, co w kącie stała. Nie, nic nie powiem więcej. Nie mam ja szafy, półek ni żony. Jeno te złote mam ręce. Dziękuję. Krowa trzyma trawę w pysku, patrzy w koło, okiem tępym stoi głupia na pastwisku i nie idzie za postępem, jej inteligencja nikła, budzi pusty śmiech nieraz, za to krowa zwykła, zwykła uszczęśliwiać mlekiem nas. Krowy mają życie przykre, bo przez roje much są cięte. Mam na myśli krowy zwykłe, bo są także krowy święte. By mieć obraz prawidłowy, jasno tu powiedzieć czas. My dojemy zwykłe krowy, święte krowy doją nas. Dziękuję i to już naprawdę jest ostatnia piosenka. Dziękuję. Śpiewał Marcin Pyda, a za chwilę przed nami grupa Rachunek Sumienia z Nezduńskiej Woli, jedna piosenka w Starym Domu, słowa muzyka Jarosław Dudziński. Proszę bardzo, Rachunek Sumienia. Piosenka ta jest nagrodzona. Deszczem chłodem, zegar swoją miarą czasu cicho nuci mi melodię, a ja słucham, rymy składam, smutne ściany rozweselam i przed lustrem twarzą siadam. Chcę odnaleźć przyjaciela. Dzień, 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 noc bezsenna, wciąż takie same. Dzień, 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 noc wiosenna, wiersze pisać. Dzień, dzień, dzień i noc bezsenna, wciąż takie same. Dzień, dzień, dzień i noc wiosenna,
wierszem pisana. Idąc wolno w stronę marzeń, niczym zapalony malec, gubię się wśród licznych zdarzeń i zostaję sam jak palec. Pajęczynę pająkutka, kąt swój własny zadomowił, w okno wieczór już zastukał. Dzień odchodzi, noc nadchodzi, dzień, 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 noc bezsenna, wciąż takie same. Dzień, 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 noc wiosenna, wierszem pisał. Dzień, 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 noc bezsenna, wciąż takie same. Dzień, 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 noc wiosenna, wierszem świeżo myśli na papierze zapisuję, już nie liczę godzin i dni, zegar stan, sen się snuje. Dzień, 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 noc bezsenna, wciąż takie same. Dzień, 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 noc wiosenna, wierszem pisane. Dzień, 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 noc bezsenna, wciąż takie same. Dzień, 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 noc wiosenna, wierszem rzecznik prasowy jury nie powiedział wszystkiego. Powiedział, że piosenka została nagrodzona. Nie powiedział, że została nagrodzona nagrodą. Za chwilę przed wami Jacek Zwoźniak. Proszę bardzo. Z przewodami elektrycznymi do elektryki. O, proszę, widzicie jak to zasuwa? Jak inflacja galopująca. Ale jeszcze nie jest tak źle. W dalszym ciągu za złotówkę można kupić złotówkę. Nie ma co narzekać. Trzeba było po prostu wybrać inny wariant. Każdy miał do wyboru. To nie ja tak mówię, tak mówił ten niedorzecznik prasowy. Niby można było wybrać, nie? Trzy warianty, jeden gorszy od drugiego. I dlaczego akurat ten najgorszy? To okazuje się, że podobno wybieramy 40 lat za późno. Czy już gotowi jesteśmy, panie Jacku? A to jest co? Kto? On? Już?
Dzień dobry, tak się właśnie składa, że dzisiaj... Że dzisiaj wchodzę w wiek Chrystusowy, a przedwczoraj w piątek minęło 10 lat od chwili, kiedy po raz pierwszy wyszedłem publicznie na scenę, na tę scenę dokładnie. I wydawało mi się, że byłem bardzo śmieszny i dowcipny, kiedy ostatnio koledzy podarowali mi kasetę z nagraniami z tego debiutu z Japy z 75 roku. Musiałem tynk zrywać, żeby to gdzieś przed sobą schować. To były rzeczy straszne. Niemniej jednak od 75 roku nie opuściłem żadnej Japy. Zaśpiewałem tutaj wszystkie piosenki, które napisałem. Żadnej nie zataiłem i za wszystkie was serdecznie przepraszam. Około 400 razy zaśpiewałem Szoruj babciu do kolejki, Ragazzo Mirafiori było około 600 razy. Także szczerze tych piosenek nienawidzę i mam nadzieję, że nie będę ich dzisiaj musiał tutaj was katować tymi piosenkami. Chciałbym jednak z tego dziesięciolecia przypomnieć rzeczy, które były śpiewane stosunkowo rzadko. Otóż na pierwszą japę przyjechaliśmy bez własnych instrumentów. Ja pożyczyłem gitarę od Wojtka Hempla. Dlatego w 76 roku postanowiliśmy napisać specjalnie na tę okazję numer w ogóle bez żadnych instrumentów. Śpiewaliśmy wtedy w trójkę, występując jako zespół Baba. Spróbuję ten numer bez instrumentów zaśpiewać sam. Bardzo proszę właśnie o zgaszenie światła. Teraz będzie numer trudny i ambitny, bo wycięty ze samego życia, ze życia Warszawy. Będzie o tym, ile nieszczęścia, tyle jeszcze raz nieszczęścia i tylko nieszczęścia może narobić baba w życiu rodzinnym. Z lektury niektórych gazet i czasopism można by wnosić, że wieś żyje bez frasunku. Jest jednak inaczej, kiedy czyta się gromadę zapełnioną troskami rolników. Gospodarz z Popkowic, powiat kraśnicki, żali się. Ożeniłem się z 34-letnią ładną i młodą wdówką, która miała równie ładną 16-letnią córkę. Mój ojciec ożenił się z moją pasierbicą. Od tej pory wszyscy potraciliśmy orientację w rodzinnych stosunkach. Moja żona, czyli synowa mojego ojca, jest również jego teściową. Moja pasierbica została moją macochą, a mój ojciec moim zięciem. Nie koniec na tym. Niedawno urodził mi się syn, a w pół roku później jego stryj, czyli syn mojego ojca, moja macocha, a córka mojej żony została w ten sposób siostrą swojego wnuka, będąc równocześnie babką swojego brata. Jej syn jest moim bratem, a ja jego dziadkiem. Mój ojciec jest szwagrem swojego wnuka, który jest bratankiem jego syna. Moja żona, teściowa i synowa mojego ojca, jest babką mojego brata. W ten sposób zostałem swoim własnym dziadkiem.
Amen. Od samego początku nie mogłem zdecydować się na pisanie piosenek oryginalnych, samodzielnie. Od początku właściwie leciałem, co tu dużo ukrywać, po najróżniejszego rodzaju przeróbkach. Na pierwszej japie śpiewałem przeróbkę Moja droga, ja cię kocham, czyli Moja droga asfaltowa, Viva España, w naszej wersji Piwa i Spania. Na japie w 1977 roku śpiewałem przeróbkę takiego numeru, który napisał nasz serdeczny przyjaciel, członek był naszego zespołu Seweryn Krajewski, który z czasem nas zdradził i poszedł grać do Czerwonych, za przeproszeniem, gitar. To był czas, kiedy w Polsce płonęły różne budowle, centralne domy dziecka i takie inne. W związku z tym napisałem piosenkę pod tytułem A ja gorę. Robota Dudy. Aha, coś się zaczyna dziać. Coś mnie pali, wołam żonę, bo na kogoś trzeba zwalić. Patrzę w lustro i przecieram oczy chore. O Boże, a ja gorę. Już nie dla mnie płoną góry ani lasy. Może jestem człowiek jakiejś nowej rasy. Albo może myślę, jestem ja potworem. To nic, a ja gorę. Wszyscy widzą, jaki dziwny ze mnie towar. Piłem wodę, teraz syczę jak samowar. Kłopot tylko, że mi zaciął się zaworek. To nic, a ja gorę. Z rozgrzanego mego brzucha bucha para. Mógłbym zgasnąć, gdybym tylko się postarał. Ale nie chcę, taki ze mnie jest aparat. Ciągle płonę. Domowego jestem teraz surogliska. Niech to diabli spadła mi na dywan. Tak nie płoną nawet Dali, Salwadore. A ja gorę. Pewnie wtedy Reichstag spalił się przeze mnie. Dzisiaj to bym chyba dostał za to premię. Muszę znowu, bo mam zaległości spore. To nic, a ja gorę. Więc trzymajcie mnie z daleka od urzędu. Nie dlatego wcale nie mam złych zapędów. Nie lubię, kiedy stoi coś otworem. A ja gorę. I nie straszna mi wichura, ani ulewa. Ani facet profiluje spoza drzewa. Jestem mankut, więc mi świerzbi ręka lewa. Kolejne ściągi, ponieważ
W tym roku postanowiłem dokonać przeróbki swojej własnej piosenki. Chciałem ogłosić, że zrywam całkowicie z piosenką turystyczną, przechodzę na zawodostwo, na gwiazdorstwo, zresztą dzięki japom zdobyłem masę cennych rzeczy. Na japie w 77 roku dokonałem rozbicia zespołu Konsonans, później Rezonans, ożeniwszy się z jedną po prostu z dziewczyn, która tutaj występuje. Przy okazji trafiłem bardzo dobrze, ponieważ załapałem się równocześnie na szwagierkę, która jest przeznaczona na części zamienne, także wszystko zostaje w rodzinie. W tej chwili ten zespół Urszula i Alina nazywa się Aniołki Albina, a ja mam dla was
piosenkę Na odejście. Wchodzę do biura złożyć podanie, a tutaj mdleją na krzesłach panie. Potem zaczęły składać mi hołdy, mam mrocząc w kółko, Boże, to hołdys. W komisariacie goszcząc przypadkiem, jako że byłem w wypadku świadkiem, przystojny sierżant nagle mnie spytał, czy pan to nie jest czerwonych gitar? Proszę podanie, auto, mieszkanie załatwi każdy, gdy jest podobny, gdy jest podobny człowiek do gwiazdy. Szaleją za mną cztery licea i zaczepiają panie w alejach. W ogóle myśli cała ulica, myśląc, że widzi Borysewicza. Czasami trawi duszę mą troska, dziś mi ktoś rzucił, to chyba loska. Albo niedawno, nie bodajże wczoraj, krzyczało dziecko, mamusiu, kora. Wniosek, podanie, auto, mieszkanie załatwi każdy, gdy jest podobny, gdy jest podobny człowiek do gwiazdy. Aż zadźwięczała mej muzy harfa, czemu nie miałbym żyć jak monarcha? Wzory znajdując w wideoklipsach, wkrótce urządzę się jak artysta. Taki artysta leży odłogiem i nic nie robi, ja także mogę palić gitany, popijać winko między dziennikiem i wieczorynką. Wniosek, podanie, auto, mieszkanie załatwi każdy, gdy jest podobny, gdy jest podobny człowiek do gwiazdy. Taką balladę skończyć wypada mocnym akordem. Najlepiej z rzeczy mieć mocne plecy i znaną mordę. Dziękuję pięknie. I do zobaczenia w następnym dziesięcioleciu. Jacek Zwoźniak. Słucham? Ma bisować? Proszę bardzo. Jacek Zwoźniak. Słuchajcie, ja dziękuję. Ja tu jeszcze wrócę, tylko się trochę przebiorę na modłę Jerzego Pawła Dudy. Także poczekajcie, a w tej chwili niech wszystko leci zgodnie z programem. To żeby czasem Duda nie wyszedł zamiast ciebie. Takie numery to się zna. Grupa Piotruś Grafoman z Łodzi zaśpiewa dwie piosenki. Piosenka o niczym i Pani Jesień. Proszę bardzo, Piotruś Grafoman. Piosenka nagrodzona nagrodą, tak? W tym przypadku i grupa jest nagrodzona trzecim miejscem i dwie piosenki tej grupy są, jedna nagrodzona, jedna wyróżniona. Gorący koniec, ale... Wojtek, bo się nakryją!
Proszę teraz nie filmować. Zobaczą mi władzę nieodpowiednie. Dowódca nie ogląda filmu. Że do wiadomościach kurtowych pokażą. Raz. Pożyczyłem jej skrzypiec, które miałem od lat. Nauczyła się grać już na zajutrz. Od tej pory co noc granie słyszę przyjaciołom, co schodzą się czasem pod dach. Koncertuje muzyką w kominie. Pani jesień co roku z nami gra w kolory. Nie przegrywa, nie traci, skarbiec leśny bogaci. Taka to już z niej jest hojna dama.
nie przegrywa, nie traci, skarbiec leśny bogaci, taka to już nie jest hojna dama. Spotykamy się w górach, ładnych parę już lat, jabłka w koszu mi zawsze przynosi i siadając przy ogniu wygrywa te melodie, co w strunach nam niesie do gwiazd. Pani jesień co roku z nami gra w kolory, nie przegrywa, nie traci, skarbiec leśny bogaci, taka to już nie jest hojna dama. Nie przegrywa, nie traci, skarbiec leśny bogaci, taka to już nie jest hojna dama. Zdążę, zanim wyjdą. Grupa Mruwa Band i piosenka Zanim się nowa gwiazda pokaże. Gimnastykę robimy? Proszę bardzo. Wstajemy. Przeciągamy się. Proszę bardzo. Pierś dajemy do przodu. Przypominam, że pierś to jest przednia część ciała i pierś należy wypiąć. Przeciągamy się tu, sięgamy tu, jakieś podwyżki będą nowe, tu trzeba wszystko badać. Jedna ręka, druga ręka. Nie trzymajmy za długo, bo będą ucinać. Słucham? Teraz ćwiczymy podskoki. 18 pompek. Słucham? 35, no nie przesadzę. 34 przysiady. Jak się później w domu wytłumaczysz z tego? 35 to spokojnie. To już się wygimnastykowaliśmy? Czy jeszcze nie? Proszę, to jedna noga do góry. Nie, nie, najpierw tą stawiamy, teraz dopiero druga. Z przesady, no. Ja bym to musiał pokazać, tak? Nie umiem. Różne numery robię, ale tak, żeby bez jednej nogi nie stać tego. No proszę bardzo, siadamy powolutku. Mruwa Band i piosenka Zanim się nowa gwiazda pokaże. Wyróżniona wyróżnieniem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Jeden. Raz, dwa, trzy, raz, raz, dwa, trzy. Raz. Raz, dwa. Cóż wam chorym ze śmiechu zostało,
kołysanie w wygodnych fotelach. Ciągle macie czegoś za mało, nie podoba wam się to teraz. Od potakiwań bolą was karki, od czekania nogi bolą. Nie chcę was, moi drodzy, martwić, ale macie swój czas już za sobą. Zanim się nowa gwiazda pokaże, zanim po błyskach kilku zgaśnie, nowy was znów rozśmieszy błazen. Wy nie bądźcie tacy jak zawsze, swój czas trzeba jakoś przeżyć. Zejdźcie więc z bujanych foteli, trzeba zacząć od siebie i wierzyć. Trzeba tylko, żebyście chcieli. Zanim po błyskach kilku zgaśnie, nowy was znów rozśmieszy błazen. Wy nie bądźcie tacy jak zawsze, swój czas trzeba jakoś przeżyć. Zejdźcie więc z bujanych foteli, trzeba zacząć od siebie i wierzyć. Trzeba tylko, żebyście chcieli. Nagroda zespołu Grupy Dudy w tym roku została przyznana za całokształt działalności. Ja czytałem. Za całokształt działalności na polu piosenki turystycznej otrzymuje grupa Bradley z Radomia. Proszę bardzo. Specjalne życzenie publiczności, raz 8. Oj, na chwilę tylko. Na specjalne życzenie publiczności Gosia postanowiła zagrać na cymbałach. To dla was, a dla na specjalne życzenie Grubych Dud, dzięki którym dziękujemy za nagrodę. Piosenka stara, znaczy stara, z ubiegłego roku, Śpiwór. Jak warszak, rozpanoszył się w plecaku jak lord. Nie powiedział nawet innym przepraszam. On po prostu dobrze wie, ile jest wart. Bez śpiwora jak bez ręki, przyjacielu, spróbuj sobie bez niego radę dać. Można nawet bez sensu, można nawet bez celu leć. Bez niego do niczego cały raj. Bora jak bez ręki, przyjacielu, spróbuj sobie bez niego radę dać. Można nawet bez sensu, można nawet bez celu, lecz bez niego do niczego cały raj. Nad ranem, no i jest także cień twego uśmiechu. Bez śpiwora jak bez ręki, przyjacielu, spróbuj sobie bez niego radę dać. Można nawet bez sensu, można nawet bez celu, lecz bez niego do niczego cały raj.
Wora jak bez ręki, przyjacielu, spróbuj sobie bez niego radę dać. Można nawet bez sensu, można nawet bez celu, lecz bez niego do niczego cały raj. Przyjacielu, spróbuj sobie bez niego radę dać. Można nawet bez sensu, można nawet bez celu, lecz bez niego do niczego cały raj. Tylko śpiwór cię otuli skutecznie, nie licz na to, że ciepło, że maj. To jest prawdą niezbitą, to jest prawdą bezsprzecznie, że bez niego do niczego cały raj. Tylko śpiwór, tylko śpiwór, tylko śpiwór, minut musimy wychodzić na pociąg. Thank you.
śpiewał zespół Bradley, a ja mam taki komunikat maleńki. Proponuję 20 minut przerwy. Otworzymy okna. Nie? I co tu zrobić tam? Śpiewamy dalej, czy robimy przerwę? Słucham? Bez przerwy? Do jutra? W porządku. Zróbmy tak. Żeby już później nie robić przerwy, to zrobimy teraz przerwę. 20 minut. 16 minut. 64 minuty. 10 sekund. Ale ja liczę. Słucham? To nie liczcie na mnie, tak? Słuchajcie. 13 minut przerwy. Słucham? A jak nie wyjdą, tylko zaczną rzucać na mnie? To co ty myślisz? To tutaj mi podpowiadają prezes Cichosz od stolika. Bo przyjdzie Bożyk, no. No robimy tą przerwę, czy nie robimy? Słuchajcie, no już mówię, że nie, tylko chcę wiedzieć, czy pamiętacie, co powiedzieliście przed chwilą. Śpiewa Ola Kiełb. Ola otrzymuje pierwszą nagrodę jako solistka i piosenka dla Żanety również. Dziękuję. Się zabawa. Na 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 na.
że skończyła się zabawa. Ola Kiełb, proszę bardzo. To samo ma zaśpiewać? Coś nowego? Teraz się będę mniej denerwować, bo to kiedy... Zaśpiewam do was piosenkę o łażeniu do tej wielkiej góry. Roman Baranik z Krakowa zaśpiewa piosenkę pod tytułem Grat. Słowa muzyka R. Barańska. Proszę bardzo. A może przerwę, co? Romek otrzymał trzecią nagrodę w kategorii solistów. Mało uzupełnienie, jestem autorem tekstów i muzyki również. Muzyka.
rozsypał się grot. Zastukał butami w me szyby i tylko zdziwiona czymś twarz, innym deszczem lub też śniegiem, to dziwne, wręcz niemożliwe. Taki grad, ni to deszcz, ni to śnieg, owięził ludzi w bramach kamienic i na przystanku tramwajowym linii 6. To dziwne, wręcz niemożliwe. Posmutniały więźniów wszystkich twarzy, że taki grad zatrzymał ich w czasie. I tylko pijany, co mu wszystko wisi, tańczy z gradem na środku ulicy. To dziwne, wręcz niemożliwe. Taki grad, ni to deszcz, ni to śnieg, owięził ludzi w bramach kamienic i na przystanku tramwajowym linii 6. To dziwne, wręcz niemożliwe. Taki grad, ni to deszcz, ni to śnieg, owięził ludzi w bramach kamienic i na przystanku tramwajowym linii 6. To nawet fajnie, że tak strasznie pada. Teraz to ta ulica to jakaś inna jest. Tylko powoli zaczyna się przejaśniać. Już tylko pada taki mały, drobny deszcz. Grupa Dysonans z Nysy zaśpiewa piosenkę pod tytułem Zawsze mało. Grupa Dysonans. Grupa Dysonans otrzymała wyróżnienie za udany debiut na JAP-ie. Chociaż wszyscy nam mówią, już się zmienił czas, mimo tego to nie obchodzi nas. Przecież każdy ma po 20 lat, każdy na swój sposób widzi świat. A tu w głowie ciągle szumi, jeszcze by się chciało robić to, co zakazane, czego zawsze, zawsze, zawsze było mało. A tu w głowie ciągle szumi, jeszcze by się chciało robić to, co zakazane, czego zawsze było mało. Gdy siedzimy przy ognisku, szybko mija czas, bowiem wszędzie jest swe słowo, tam gdzie nie brak nas, nam wystarczy dobra paczka i gitara, przecież zawsze się dobierze fajna wiara. A tu w głowie ciągle szumi, jeszcze by się chciało robić to, co zakazane, czego zawsze, zawsze, zawsze było mało. A tu w głowie ciągle szumi, jeszcze by się chciało robić to, co zakazane, czego zawsze było mało. A tu w głowie ciągle szumi.
grupa Bodzio Band i piosenka Deszcz na szlaku. O tej grupie to ja muszę z kartek. Grupa Bodzio Band otrzymała wyróżnienie od jury za dobre kontynuowanie starych wzorów. Otrzymała nagrodę dziennikarzy Studenckiego Radia Żak w postaci taśmy z nagraniami dzisiejszego koncertu, oczywiście otrzymają po koncercie, oraz nagrodę Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Łodzi w postaci pobytu na bazie w Jaworkach w sezonie wakacyjnym lipiec-sierpień w dowolnie przez siebie wybranym czasie. Cieszymy, że możemy tutaj dla was śpiewać. Chciałem wam podziękować za atmosferę, która była tutaj podczas prezentacji piosenki mojej Bieszczadzki Trakt, kiedy Grube Dudy w koncercie nocnym to śpiewały. Naprawdę bardzo mi się podobało. I chciałem wyjaśnić, ponieważ tam w kartce jest napisane, że jesteśmy przypisani do klubu miłośników piosenki w Nysie, że nie jesteśmy... Seminarium duchowego. Tak, nie jesteśmy z seminarium duchownego.